się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze, dobrze mi tu płacą, za to co i tak wszak lubię, za to co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przybiegł. Kaśka z Przemkiem ledwie przędą w baju, będzie trzeci bachor. Puszno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesi. Ale brat mu się powiesi. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelam do Michała. A ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip Fizyk w Moskwie dziś nagrody różne zmiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobi. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, nie kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to nie wiele. Ale przecież to nie wiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkę, choć nie woła nikt kolega, że ktoś ze mną zagra w belkę, lub przynajmniej wchowanego, lub przynajmniej wchowanego.